czym był stan wojenny. Był czasem beznadziei i poczucia zmarnowanej szansy, punktowanym zdarzeniami tragicznymi. Chociaż na ulicę wyprowadzono wojsko, choć były ofiary, byli internowani i ukrywający się, choć istniało podziemie, w moim odczuciu nie terminologia militarna, lecz medyczna, precyzyjniej odda prawdę o tamtych czasach. Stan wojenny był wszczepioną w społeczną tkankę groźną chorobą, rodzajem trądu, który niszczy w sposób podstępny, skryty i długoterminowy. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Ogłaszam, że Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Na ulicach Nowej Huty stoją kolumny pojazdów milicyjnych. Formuje się powód, który dociera pod dzielnicową Radą Narodową. Tam po odśpiewaniu roty zostaje zaatakowany przez milicję. Wszyscy jak tradycji każą karty. Stryj z fabryki, brat z podziemia, wujek z partii. Siostra przyjdzie tu z zakonu, ojciec z huty. I niedługo też z kolejki żona wróci. Potem jeszcze przyjdzie tutaj kuzyn z zoną. Może dzisiaj cały sprzęt zostawi w domu. Tak przy stole nasza się rodzina zbiera. Ale przecież nikt rodziny nie wybiera.